Pięknie. O, zimową porą. Co tam, zamieniamy się za pieczorę czy nie? A sprzedaż nie? Zimno. Chyba nie będzie za dużo wystawców. Minus 6 stopni. Zima przyszła. Nie wiem, czy nam się uda coś dzisiaj znaleźć dla nas, bo pustki, pustki. To będzie jeden chyba z najmniej ciekawych filmów z wyprawy na Pritar. No poczekaj, dopiero jesteśmy na samym początku, jeszcze jest w innej części. O, ale zimno. Mamy jedno radyjko. Pilot do Philipsa telewizora. O, tutaj mamy też jedno. Takie audio to już. Samsung. Wydaje mi się, że to wideo jeździ już od czasu bardzo długiego. Boombox. Tego już mamy. A tamto to takie plastikowe. Klimatycznie duży Fiat przejechał obok. Panowie jeżdżą Fiatem i oglądają z ciepłego wnętrza, pod warunkiem, że duży Fiat działa. Zobaczcie, jakie pustki. To się nie zdarza. Chyba wstrzymamy na chwilę film i będziemy wrócimy, jak się coś pojawi. Jakieś kolumny. Niestety nadal nic ciekawego. No i chyba stare audio dzisiaj nie dojechało. Rudika Deluxe. Nie chce się dać otworzyć. Przepraszam, w jakiej cenie? Kogo? Co to tam jest? Tutaj, ten magnetofon. Proszę? 30 zł. 30 zł. O, nie mamy niestety dzisiaj chyba za dużo szczęścia na stare audio. Ale udało się magnetofon w Grundika model Bayreuth. Tutaj to wszystko chyba same rzeczy nowe. Chciałbym z Panem życzeń
kwiaty. Ale chyba wszystko rzeczy. Mec, ale telewizor. Trzeba się dowiedzieć, że to kosztuje. Zapytasz jakoś to, ile kosztuje? To ty. Nie. Zapytaj, jakby nie było drogie. Udało się kupić cały zestaw Gwiezdnych Wojen, ktoś zbierał. To fajne jest. Oprócz kasety VHS jeszcze. Przyjechać mimo mrozu.
W jakiej cenie? 80 zł. 80 zł. To już się... Tanie już było. Złotych za tego grundika to sony już z daleka widać. Nie, że sony, ale podobno już mamy. To już są lata. Mało ciekawe. Kasety w jakiej cenie? Jest 10 zł jedna. 5. No to mamy 30, a tutaj pewnie będą dwie, no to mamy 20. Przytrzymasz chwilkę? Nie wywołajesz? Co to się dzieje? Jest podłączenie do sieci? To jest jakiś sterownik do czegoś. Coś jest. Ale mróz. U nas minus 6, a mówili w radio, że w
Oslo minus 31. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy Artura, który niedaleko Oslo. Nie wiem, czy poczuł te temperatury. Box, ale zniszczony. To nasze zdobycze. Witamy serdecznie wszystkich miłośników Starego Audio na naszym kanale Audio Azyl. Dziękujemy bardzo za wszystkie komentarze, subskrypcje oraz dziękujemy bardzo, bardzo serdecznie wszystkim tym, którzy wspierają naszą zrzutkę na Muzeum Stacjonarne, aby wszystkie te piękne, stare urządzenia znalazły swój własny ciepły kąt i aby mogły pozostać dla przyszłych pokoleń. Gdyby ktoś chciał uczynić ten drobny gest i wesprzeć nas w tym projekcie, to oczywiście zapraszamy na naszą stronę internetową wehikuł-czasu.com oraz oczywiście link znajdziecie do naszej zrzutki pod tym filmem. Dzisiaj widzieliście, byliśmy na bardzo, bardzo mroźnym Pchlim Targu i oczywiście trzeba przyznać, że nie było zbyt dużego wyboru, ani zbyt dużo sprzedających, bo było dzisiaj 6-7 stopni na minusie. No i oczywiście święta, więc po świętach niewiele osób się chciało wybrać na ten targ, ale i tak, jak widzicie, warto było się przejechać. To był nasz pierwszy tego roku i pierwszy od dość dawna wypad. I cieszę się bardzo, że moje skarby dzisiaj zmobilizowały nas, żebyśmy jednak pojechali, bo też rano nie bardzo mi się chciało i tak patrzyłem przez okno, mówię, taki mróz, ale gdybym nie pojechał, nie trafiłbym na ten piękny egzemplarz Grundika. I tutaj opowiem wam oczywiście historię z tym związaną, bo obudowa była pęknięta, zresztą było to widać na filmie, ona pęknięta jest nadal. I jak zdjąłem obudowę, okazało się, że sprzęt jest bardzo ładny i czysty, niezniszczony. No, to, co mnie bardzo tutaj fascynuje, to jego nazwa. Jest to związane jak najbardziej z moim miastem, więc cieszę się bardzo, że trafiłem na tak fenomenalny egzemplarz. No i oczywiście włączyłem go po kilkunastu, przesadzam, po dobrych 8 godzinach, jak już sobie odstał i był ciepły. Pochodził minutę i oczywiście się zatrzymał. Pękł pasek. No, mógłbym oczywiście powiedzieć, że jak każdy lekarz woży ze sobą torbę pełną pasków, śrubokrętów, wszystkich narzędzi potrzebnych na wypadek, gdyby któryś z moich pacjentów potrzebował nagle pomocy, ale oczywiście tak nie było. I być może bym się nawet poddał, gdyby nie moje skarby, które powiedziały, wiesz co, mam jeszcze kropelkę kropelki. I tu jest właśnie ta ostatnia kropelka z tej kropelki. Powiedziała, weź spróbuj ten pasek skleić, może ten sprzęt jeszcze ruszy i może uda nam się pokazać na wizji, że on pracuje faktycznie. Więc skleiłem ten pasek. On jest strasznie sparciały i popękany w bardzo wielu miejscach, więc nie gwarantuję wam tego, że będziecie mogli obejrzeć, jak ten sprzęt tutaj długo pracuje, może się popsuje od razu na wizji, a może popatrzycie choć przez chwilę, jak te szpule się kręcą, bo utwory tutaj nagrane, zresztą bardzo ładnie nagrane,
najprawdopodobniej znajdują się w strefie zakazanej na YouTubie, więc muzyki samej nie będę mógł Wam zaprezentować. Ale sam sprzęt postaram się w tej chwili uruchomić i być może będziemy mieli to szczęście, że nawet włączymy play. O, mamy to szczęście, czyli kropelka, kropelki pracuje. Wszystkie inne paski, zwróćcie uwagę, nawet od licznika pracuje. Wszystkie są dobre, od przewijania, tylko oczywiście od samego odtwarzania ten pasek jest uszkodzony. Muzyka już się wydobywa. Piękne zielone oczko świecące cudownie. Dla mnie właśnie to tutaj jest najpiękniejsze w radiach lampowych, w radiach, które mają duszę, i tak samo te magnetofony, czyli nasze ZK-140. Jak widzicie, sprzęt się już zatrzymał, więc nie będę go dalej męczył, bo pasek się już zerwał, wszystko się zatrzymało. No niestety tego się domyślałem. Najbardziej martwi mnie jeszcze ten fakt, że wrzucę tutaj zdjęcie, bo miałem go otwartego. Najbardziej męczy mnie to, że chciałem sprawdzić, czy uda mi się poluźnić śruby, które trzymają cały mostek, żeby się ewentualnie dostać do paska. Są tak zapieczone, że nie wiem, czy mi się uda, może WD-40 wcześniej na dobę, bo chciałbym bardzo go reanimować, bo wysłałem ten taki króciutki filmik, zanim on się popsuł, kilku osobom, bo mi się ten sprzęt bardzo podoba. I pozdrawiam tutaj pana Tomka, który przysłał nam szpulę z Niemiec, i też pan Tomek napisał, że trzeba go reanimować koniecznie, bo to jest przepiękne urządzenie. Więc widzicie, warto nawet w tak mroźny dzień czasami się wybrać, bo za jedyne 30 zł możemy nabyć tak piękne urządzenie. Drugim fajnym takim akcentem to jest ta kaseta, no, Gwiezdne Wojny, Nasze Czasy. Któż nie był w kinie na Gwiezdnych Wojnach? Ten chyba nie był, tylko kto już po prostu nie zdążył, bo już nie leciały w kinie. Ja oczywiście byłem i co prawda mamy już całą serię i tak dalej, ale zawsze jak widzę za 5 zł taką kasetę w dobrym stanie, to uważam, że zawsze powinniśmy ją wziąć, bo jak nie przyda się nam, to może przyda się komuś innemu do brakującej serii i zawsze będzie można kogoś wspomóc tym. I do tego pan miał całą tutaj serię. Nie wiem, skąd to jest, bo nie chcę tutaj zgadywać nawet, ale 5 takich tomów opowiadających jakieś historie. Nie wiem, czy to wychodziła być może gazeta z Gwiezdnymi Wojnami, opisująca jakieś historie. Być może wy coś na ten temat wiecie. W każdym razie jest to powycinane tutaj i włożone do tych segregatorów. Postanowiłem to również wziąć, bo historia Gwiezdnych Wojen to jest historia naszego dzieciństwa i no, jest to na tyle ciekawe, że można poświęcić tej serii nie jedno muzeum na pewno, więc jeżeli znajdziemy jedną wolną półkę, aby pokazać właśnie historię Gwiezdnych Wojen, to na pewno to uczynię i dlatego postanowiłem te segregatory wziąć. Skoro ktoś je wyrzucił, to szkoda by było, żeby przepadły. No, widzieliście również, że były nowe zapakowane kasety, 2-3 setki Basfa wziąłem, bo być może trzeba będzie jeszcze coś nagrać na VHS, bo tak sobie pomyślałem, że być może wydamy któryś z takich naszych dłuższych odcinków na kasetach VHS i wylosujemy wśród naszych widzów ktoś, kto by chciał na kasecie VHS obejrzeć film z nami, więc zawsze te nowe kasety się jeszcze do czegoś przydać mogą. No i taki akcent, no cóż, Hedderinge, czyli Władca Pierścieni w ładnym wydaniu. Te jedyne 5 zł to też nie są raczej wyrzucone pieniądze, bo zawsze posiadanie własnych nośników i możliwości obejrzenia czegoś wtedy, kiedy się ma na to ochotę, za darmo, a nie, że muszę wypożyczać, czy ewentualnie internet, no z internetem różnie bywa, czekać na jakiś film. Tutaj ja uważam, że jeżeli mamy możliwość posiadania własnych nośników, to ja
bardzo chętnie z tego korzystam, zwłaszcza, że dzisiaj to niestety ludzie wyrzucają i nie kosztuje to dużych pieniążków. Z tej kasety jestem bardzo zadowolony, bo jest w bardzo ładnym stanie, okładka, wszystko, także coś fajnego. No, ta piękna perełka oczywiście będzie naprawiana. Już się cieszę, bo mam nadzieję, taką cichą nadzieję, że może uda mi się ją naprawić samemu. Choć rozebranie tego mostka trochę mnie przeraża, no ale na pewno będę do tego tematu podchodził, będę próbował. Więc paski mam okrągłe, dużo pasków do ZK-140, jak również o-ringów, które też do ZK-140 pasują. Nie wiem, czy tutaj są identyczne jak w ZK-140, ale mam różne rozmiary, więc przypuszczam, że któryś dobiorę, jeżeli tylko uda mi się go rozebrać, bo bardzo bym chciał posłuchać tej szpuli właśnie na tym magnetofonie. Także to jest dzisiejsza relacja z dzisiejszego wypadu. Polecam Wam, abyście również odwiedzali te pchlitargi, ratowali ten sprzęt, bo czasami coś, co kryje się, tak jak w tym przypadku pod pękniętą obudową, może w środku naprawdę być coś zachowanego w bardzo ładnym stanie, no bo ja przypuszczam, że ta obudowa pękła ze względu na to, że wieźli ten sprzęt na busie razem z kosiarkami i z innymi urządzeniami, być może coś po prostu na tą obudowę spadło, na szczęście środek ocalał. Także zapraszamy do oglądania naszych odcinków, do subskrybowania naszego kanału, bo oczywiście to zawsze jest motywacją dla naszej pracy i dziękujemy wszystkim tym, którzy wspierają naszą zrzutkę. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.